Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy. Witaj Andrzeju. Po krótkiej przerwie miło mi znowu z Tobą przeprowadzić fantastyczną rozmowę i rozszerzyć swoją świadomość dzięki Twojej wiedzy i doświadczeniu. Wdzięczność Zygi za to, że zawsze jesteś z nami i uruchamiasz nasze spotkanie i dzięki temu powstają rozmowy z Andrzejem. Dzisiejszym tematem będzie świadomość ciała, ale będziemy również przywiązywali pewne czynniki związane z naszą długowiecznością. Zapraszam wszystkich serdecznie i oddaję głos Andrzejowi. Proszę bardzo. Witam Cię Grażynko, witam Zigi, witam wszystkich słuchaczy naszych. I po właśnie krótkiej przerwie wznawiamy bardzo ważny temat dla nas wszystkich. Temat związany z naszymi ciałami. Na początek opowiem taką rzecz dotyczącą mojej rodziny, mojego dziadka, który już jest świętej pamięci. Dziadek w drugiej połowie swoich lat 70. swojego życia, czyli już był bardzo wiekowy, albo na nasze warunki, albo nie, zdarzyło mu się, że coś tam za mocno dźwignął i dostał przepuchliny. Wiadomo, że to jest rzecz, można ją zoperować i człowiek będzie żył. Lekarze oczywiście, pojechał, lekarze mu zrobili tam operację i lekarz, który zrobił operację, powiedział do mojego dziadka, że dziadek wewnętrzne narządy twojego ciała ma tak zdrowe, że on mu życzy co najmniej 140 lat. Pięknie. Dziadek oczywiście setki nie dożył, tam dożył do przeszło 80, jeszcze parę ładnych lat pożył. Ale co to oznacza? Jak nawet pamiętam mojego dziadka i rozmawiałem, no to on mówił, że już ma swoje lata i tak jak my w społeczeństwie przyjęliśmy, jego świadomość przyjęła, że po prostu już czas i trzeba będzie się przesunąć na tamtą stronę z tego tu fizycznego życia w tym trzecim wymiarze. Właśnie bardzo fajnie to Andrzejku ująłeś, bo tutaj widzimy te nasze programy, jak my potrafimy zakodować siebie i a następnie nie dopuszczamy, że można inaczej. I to jest podstawą naszego życia i myślenia, właśnie przyjmowanie i utożsamianie się z programami. Dokładnie. Ja na przykład preferuję ostatnio, żeby trochę więcej być ze swoim ciałem i ja staram się być. Wyraz być jest tu najbardziej na miejscu, dlatego że nasze ciało też lubi, gdy jesteśmy z nim. Jesteśmy. I powiem wam, jak to na przykład ostatnio się przejawia bardzo często, że ja przez całe życie jedzenie traktowałem jako przerywnik, który trzeba wykonać szybko, bo jest coś więcej do zrobienia. Obojętnie czy to fizycznego, czy umysłowego. A ostatnio zauważałem, że jednak moje ciało mi mówi, że może bym tak, jeżeli już to jedzenie, a ja lubię zjeść i doceniam dobre jedzenie. To przy okazji je celebrować. Tak, to trzeba je po prostu celebrować. To jest zupełnie inne jedzenie, gdy je celebrujemy. Bo to nazwałbym odniesieniem do nas samych. Jest to bardzo ważne odniesienie do nas samych. Wracając jeszcze do programu, który przed chwilą mówiłem i programu mojego dziadka, to niestety zauważam jedną rzecz. No to nieważne jaka to jest strona, my ją często nazywamy negatywną, ale to jest część nas, dlatego że to jak już chyba w trzecim odcinku opowiadałem o tym, że kiedyś doznałem takiego z żoną zjawiska, kiedy przestrzeń, okazało się, że my współtworzymy przestrzeń, a przestrzeń współtworzy nas. Jesteśmy głęboko zależni od tego i tylko czysty umysł, gdy umiemy go zachować, to powoduje, że mamy to pełne odczucie przestrzeni i możemy z nią współpracować. Tak samo, wybiegnę teraz z tego tematu, tak samo nasze ciało jest przestrzenią i też powinniśmy umieć z tą przestrzenią naszego ciała i z komórkami w tej przestrzeni żyjące, umieć z nimi współpracować. Tym bardziej, że to ciało oddycha, zbiera informacje, jest również przekaźnikiem
jest bardzo ważne, a tak jak powiedziałeś, pomijane. Tak, i wracając teraz do takich słów, że mówimy, że to inni, że ten, ale my bardzo często, no bo tak jesteśmy kształtowani od dzieciństwa, aby przyjmować czyjeś poglądy z zewnątrz, aby do tych poglądów się odnosić, oceniać je, wartościować i utożsamiać się z nimi. Tak, i bierzemy to za czystą prawdę. Jesteśmy przekonani, że to jest prawdą. Tak jak powiedziałeś, nie badając tego, czy to naprawdę rzeczywiście nam służy i czy my się naprawdę z tym identyfikujemy, czy tylko wprowadzamy nowy kod. No wiesz, troszeczkę znowu wybiegasz. Grzesienka, no, prawda, że kobiety szybciej myślą niż mężczyźni. Bo my się tak czujemy, Andrzejku. No, bo to, że przyjmujemy te cudze programy i z nimi się tak potem uzależniamy od nich, to dotyczy też jeszcze jednej rzeczy. Ja wiem po sobie. No w młodości, od dzieciństwa, pamiętam, bym to nazwał, od wczesnego dzieciństwa, gdy się nauczyłem czytać, lubiłem czytać. I po drodze to, co przeczytałem, to tym chciałem być. Tak. I to było najdziwniejsze, że zmieniałem te moje poglądy, jak powiedzieć, z książki na książkę, z informacji na informację, a przecież moje ciało i ja przyszedłem tu z jakimś programem, dobrze, zbierałem informacje, ale nikt mi nie wytłumaczył, że to są tylko informacje. Co z nimi zrobić dalej? I co z tym zrobić? Dokładnie. A nie, żeby wchodzić w nie jak masło i potem zakładać różowe okulary dotyczące, bo nowa książka i nowa informacja. A my tak się zachowujemy. A przecież przez całe życie ciało nasze służy nam, ale czy służenie ciała, czy my nie skracamy tego służenia tylko poprzez to, że bez przerwy mu wrzucamy nową informację. I obecne czasy, powiedzmy ostatnie na przykład 10-15 lat. Większość z nas zauważy, jak przeszło wiele informacji dotyczących zdrowia, używania suplementów, ziół, dotyczący wszystkich rzeczy związanych ze zdrowiem. Oczywiście no, kiedyś to jeszcze tam była joga, tylko, bo było tylko parę tych rzeczy. Joga, zdrowe odżywianie, a teraz trzeba jeszcze uważać w sklepie na to, co jest dodatkiem do jedzenia albo głównym przewodnikiem w jedzeniu, bo tak to bywa. I przez ostatnie, powiedzmy, 10 czy 15 lat wszyscy przeżyliśmy no, burzę mózgów i burzę informacji. A w obecnym czasie, nawet w internecie, nawet się nie odbywa burza mózgów i burza informacji, tylko moim skromnym zdaniem jest świadomie wrzucana na zmiar informacji sprzecznych tylko po to, żebyśmy zaburzali swój własny tok rozumowania, myślenia i czucia. Czucia siebie, co potrzebujemy na dzień dzisiejszy. Dokładnie, nie dążymy do równowagi. Właśnie te dezinformacje, które my powinniśmy jakby nie patrzeć, kasować, bo przyjmując informacje ja nie muszę zatrzymać, czyli tutaj znowu jest ta uważność nasza potrzebna, żeby zaobserwować, czy ja w ogóle ta informacja do czegoś mi się przyda. To po pierwsze, a poza tym zwracajmy uwagę na czucie, ponieważ poprzez te dezinformacje i informacje, natłok wydarzeń, zapominamy o tym, że my czujemy poprzez skórę, poprzez siebie. I dokonujemy wyborów wtedy tylko, jeżeli nie oszukujemy samych siebie. Bardzo dobre zdanie. Trzeba by to właśnie dokładnie, jak ty powiedziałaś, zadać w tej chwili. Czy my jesteśmy szczerzy i czy my przypadkiem nie tworzymy oszustwa dla samego siebie? Dokładnie. I w tym kontekście jest to tak ważne, ale nie można tego zauważyć, gdy nie jesteśmy z sobą. Tak. Można zauważyć tylko z sobą. Jeszcze wybiegnę trochę z tego tematu i powiem jedną rzecz. Czym jest czucie? Właśnie dzisiaj słuchałem też ostatniego poranika Zygiego i on mówił o odczuwaniu, bo my się nie zastanawiamy czasami, czym jest myśl,
i czym jest czucie, dokładnie, i czym jest emocja. I teraz skrót do tego tematu dla mnie był taki, że myśl to jest jakby powiedzieć, jak czasami jak błyskawica, nie? Czyli po prostu przebiega i czasami mamy taki kociokwik myśli, które tam sobie biega i tych błyskawic jest na sekundę ileś i my czasami nawet niektórych nie zauważamy. Tak jest. Ale uczucia, odczucia i emocje to jest konglomerat już informacji dla ciała. Dokładnie. I ten konglomerat najlepiej opisuje takie coś, jak komputerowcy mówią, zip, czyli spakowana informacja. I teraz ta spakowana informacja uczuć, emocji, aczkolwiek one są inaczej spakowane, uczucie, emocje są inaczej spakowane, ale one są spakowane. I ciało potrafi rozróżnić to spakowanie, dlatego że na dnie tego spakowania tej informacji jest coś, co nazywamy intencją. I teraz niestety, tak powiem dokładnie, nie jest to prosty temat ze względu na to, że intencja nie powstaje w chwili dziania się rzeczy. Nie powstaje w chwili myślenia i nie powstaje w chwili, gdy powstają emocje, znaczy odczuwamy emocje i uczucia. Intencja jest o wiele głębszym procesem i głębszą informacją i ona leży w sferze ducha. Dokładnie. I wiecie, jeżeli Kraszenko, jeszcze tylko jedno zdanie. Tak, kochani, proszę. Ono leży w sferze ducha i jaźni i ta intencja powstała na połączeniu właśnie tego, co powiedziałem przed chwilą. Tego, co naprawdę ciało czuje i nasz duch i tych informacji, które przyjęliśmy z zewnątrz. I to jest taki, bym powiedział, taki dobry kocioł, którym zamieszaliśmy kiedyś w życiu, tak? Łącząc z zewnątrz, dolewając do naszej zupy, naszego ciała, tak? Przepraszam za takie określenie, dolaliśmy nie z banków różnych informacji, i tam powstała na dnie intencja. I ona bywa bardzo trudnym elementem, bo jej sobie nie uświadamiamy. Jak już tak daleko zaszliśmy, Grażynko, to ja powiem, jak można sobie częściowo uświadamiać intencje. Podałem to już w poprzednim naszym spotkaniu. Można to zrobić wtedy, gdy wieczorem odtwarzamy dzień od wieczora do rana, ale w odwrotnej kolejności zdarzeń i zmieniamy te, i możemy wtedy zmieniać te zdarzenia. Wówczas wpływamy na intencje, pomimo że nie mamy jej jakby zapisanej w mózgu, w oczach, w tym, ale ona, jak se zdamy sprawę, że ona istnieje w tej warstwie zdarzeń, które się wydarzyły, to możemy wpływać na intencje całego naszego życia. Dokładnie. Wiesz co, ja kiedyś zrobiłam na sobie taki eksperyment a propos właśnie, po pierwsze zawsze moim celem była równowaga, życie w symbiozie z sobą, z otaczającym światem, naturą. I wystarczy, to jest stare ćwiczenie, podawane z pokolenia na pokolenie, jak na przykład na coś mamy w danym dniu apetyt, na przykład na jabłko. Idę do tego sklepu, leży pełno jabłek, no ale obok jest bardziej czerwona na przykład gruszka i kupuję tą gruszkę. Przychodzę do domu, zjadam gruszkę i stwierdzam, no przecież w ogóle ja chcę jabłko. I zobacz, jak idziemy, dążymy do równowagi i nawet intencja życia w równowadze, co mnie interesuje dla mnie, jakich ja chcę dokonywać wyborów, poczuć, co ja właśnie w tym momencie jest dla mnie najlepszego dla organizmu, co powinnam kupić, zjeść. I okazuje się, że ta informacja przychodzi z wnętrza i kwestia jest tylko tego, czy ja ją zlekceważę, czy nie. Zgoda, masz rację, ale myślę, że moglibyśmy pójść tu w słowie intencja, moglibyśmy pójść jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Dlaczego? Dlatego, że w obecnej sytuacji, i mówię to na dzisiaj, dziś 15 jest, nie? 15 maja, mówię na ten dzień,
Słońce coraz bardziej nas karmi nowymi informacjami i nowym promieniowaniem, które wpływa na nas. A to powoduje, że pewne głęboko ukryte intencje będą mocno widoczne w nas, bo będą do nas dochodziły różne informacje, tak jak zresztą mi się zdarzyło ostatnio, różne informacje bardzo pozytywne i bardzo negatywne. Dlatego, że nie mamy nigdy, ja po prostu uważam po sobie i nie znam ludzi, którzy mają tylko jedną intencję i ją wyrażają przez całe życie. Zazwyczaj jest tak, że mamy główną intencję, a gdzieś po bokach łapiemy poprzez dolanie do naszego garka naszej informacji w naszym ciele, dolewamy tych dodatkowych informacji i wówczas wytwarzamy dodatkowe intencje, które mają wpływ na nas, na nasze ciało i na nasz sposób myślenia, działania, odczuwania emocji i uczuć. Tak, te dodatkowe właśnie intencje nasze są nam potrzebne w życiu rzeczywistym, tym normalnym, realnym, codziennym. I dlatego one są, dochodzą. I my powinniśmy również się właśnie z nich korzystać w każdym dniu. Więc teraz powiem ci jedną rzecz. Oprócz tej informacji, powiedziałaś taką rzecz, życia. Że te intencje są nam potrzebne. Powiedz dlaczego. Znaczy, czy są potrzebne, to jest kwestia tego, jeżeli ja coś czuję, to wiadomo, mam tą intencję spełnienia siebie poprzez to. I ja sobie akurat osobiście zadaję pytanie, co mi to da. I czy to jest w zgodzie ze mną, ale nie każdy jeszcze tak robi, czy musi robić. Każdy sobie znajduje swój sposób na siebie. Ja mówię poprzez swój pryzmat tylko. Dobra, powiedz mi, jeżeli intencja nie byłaby tylko sposobem na siebie, tylko intencja byłaby skutkiem naszego działania i intencja miałaby tylko i wyłącznie, załóżmy tak, jeżeli intencja miałaby tylko i wyłącznie uświadomić nam, co robimy we własnym życiu. Tak, to też się z tym zgodzę. Dlatego, tak. Że zaraz powiem, dlaczego tak sądzę. Dlatego, że jeżeli ja mówię i zauważam w sobie, że gdy czegoś nie oceniam i nie wartościuję, to wtedy nie mogę przyjmować tego jako rzecz, która będzie wpływała na wartość i ocenianie, czyli mnożenie mojego spojrzenia w kierunku dobra, zła czy jakiegokolwiek innego. Dokładnie. A my powinniśmy czasami się zatrzymać, być. Uważność, tu i teraz. Tak, ale widzisz, ta uważność musi zawierać to bycie z sobą, a intencje nam pokazują, czy my jesteśmy bardzo sobą, czy nie. Dokładnie. Wiesz, nie uda nam się w dzisiejszej audycji tego określić, ale to jest dylemat także dotyczący fizyki, nauki, naszej całej świadomości. Dla mnie to było odkrycie, że intencja nie jest tylko i wyłącznie rzeczą, na którą powinniśmy zwracać uwagę, bo to nam daje możliwość spełnienia czegoś. Wartościowania, tak. Ale intencja ma, że intencja jest tylko skutkiem naszych wszystkich działań i ona tylko ukazuje nam, co robimy i jak robimy. I potem z tej intencji oczywiście wynikają wszystkie nasze zdarzenia w życiu. I my czasem powinniśmy także nie tylko wracać do zdarzenia tego, co się zdarzyło, ale moglibyśmy sobie wracać do zdarzeń, które są na przykład w ciągu tygodnia, miesiąca czy całego życia. Możemy sobie też takie robić rzeczy, i wówczas ta intencja będzie bardziej widoczna, bo im z większej perspektywy, tym bardziej to widzimy, bardziej umiemy odczuwać i umiemy lepiej reagować. Często też przychodzi takie pytanie, na przykład, czy mogłabym w danym momencie robić inaczej. I staram się wyciągać wnioski
Ale generalnie rzecz biorąc, też dziękuję tej przeszłości, że mnie ukształtowała i na to zwróciła uwagę. I staram się nie zasilać ją jednak energetycznie. Powiedziałaś teraz tak, że mogłabym wyciągać wnioski i teraz tak, to czy mogłabym inaczej? Tak, to jest dobre pytanie. Ale teraz, jeżeli pójdziesz za tym pytaniem dalej i będziesz próbowała sobie to zwerbalizować dla umysłu, dla myśli, uczuć i emocji, wówczas wchodzi znowu tak. w paradygmat tego, że ty coś bardziej lub mniej. Dlatego zakończam, że na ten czas, w którym byłam, zrobiłam to najlepiej, jak mogłam. No, na pewno. Ale to najlepiej też określa to, że gdzieś u podstaw tego najlepiej jest też próba czasem usprawiedliwienia się, nie? Do danej sytuacji. Myślę, że wiesz teraz, co, teraz jest też świadomość nasza. Bo na przykład, czy ja to usprawiedliwiam, ja to akceptuję. Natomiast na pewno umiem rozstać się z tym i jeżeli trzeba coś zmienić, starać się całkiem z innej strony to robić. Tu pokazałaś bardzo ciekawą rzecz i ważną dla nas wszystkich, że my w ten sposób właśnie, jak mówisz, rozwiązujemy swoje 99 swoich dylematów. Bo rozwiązujemy ją z postawy, że my to umiemy rozwiązać. Tak. Wtedy, gdy jesteś z czymś, tak, czyli jesteś z tematem, jesteś i nie rozwiązujesz tego, tylko jesteś, to i tak to się rozwiązuje. Ale rozwiązuje się na poziomie właśnie głębszym niż intencja. Dlatego, że dajesz wtedy czas i sposobność, aby twoja, obojętnie jak to nazwiemy, i nie będę wchodził w to, jaś, dusza, duch, dokładnie, cokolwiek byśmy nazwali te energie nasze, pozwalać im pracować. My nie pozwalamy swoim, bym powiedział, swoim niezrozumieniu siebie, o. Ale nie dlatego, że my siebie nie chcemy zrozumieć. Nas ukształtowano do tej pory tak, abyśmy siebie nie rozumieli. I oczywiście ktoś nad tym dobrze czuwa cały czas. Tak. Zaznaczam głośno, że nad tym czuwają ciągle, żebyśmy nie rozumieli siebie. Przede wszystkim nie żyli w zgodzie z sobą, nie słyszeli nawet siebie, swojego zapotrzebowania, swojego czucia i swoje. No, ale widzisz, to właśnie dokładnie jak ty mówisz, to nasze zapotrzebowanie, odczucie, ono w tej chwili tłumaczymy z poziomu, powiedzmy tego 3D czy 4D, w którym tam obojętnie żyjemy, z tego poziomu. Ale mamy wyższe poziomy. I żeby te poziomy wyższe mogły pracować, musimy im na to pozwolić. A to pozwolenie nie wymaga niczego oprócz tego, że jesteśmy z tematem. Tak, jesteśmy tego świadomi. Tak, i że jak jesteśmy świadomi tematu, to wiemy, że on jest, ale my tylko z nim jesteśmy. I znowu słowo być jest tu najlepszym wyrazem, jaki możemy tu użyć. Być. Bo to wtedy jesteśmy wtedy z całością siebie. Bo w każdym innym momencie, gdy próbujemy to rozwiązać, tak? I rozwiązujemy to w 99%. Bo ja to ciągle zauważam, że ja chcę to rozwiązać. Tak. A bycie to jest najważniejsza rzecz. I teraz to bycie jest dla naszych komórek i naszego ciała najważniejsze w życiu, bo my z nimi jesteśmy. Jak już na samym początku, zobacz, my rozwiązujemy nasze ciało i nasze bycie rozwiązujemy, bo trzeba wziąć suplementy, bo trzeba to, bo trzeba zrobić tamto, tak? Cały czas pod dyktando. I gdzie jesteśmy my?
Ale zobacz, duch przychodzi, obiera sobie ciało, tak, i jest w nim. I teraz z pozycji ciała próbujemy, albo z pozycji świadomości między ciałem a duchem próbujemy rozwiązać, a nie pozwalamy być ani duchowi do końca, ani ciału być do końca, żeby mogło rozwiązać nasze wszystkie problemy. Bo przecież jeżeli to ciało posiada kontakt, bo musi, bo żyje dzięki energii życia, które jest duchem, jest twórcą, obojętnie jak byśmy to nazwali, nie będziemy w tej chwili wchodzić, jak to wtedy to się sprawy mogą rozwiązać. Jest to żywa tkanka istnienia, z której korzystamy w naturalny sposób, tak jak z reszty cząsteczek, z których się składamy. Ale zobacz, jak ładnie. Powiedz mi, jak często nasze korzystanie z naszej głębokiej natury polega na tym, że my wiemy lepiej. Tak, ale żeby wiedzieć lepiej, to najpierw trzeba zobaczyć, co mi to daje dla mnie. No tak, ale zanim to zobaczysz, to czasem wystarczy pobyć z nim. Tak, poczuć. Bo posłuchaj mnie, tylko wtedy, gdy, to jest moje zdanie, wtedy, gdy ja wyłączam bieganinę myśli w mojej głowie i mam tam ciszę, wtedy mogę dopiero być z ciałem. Tak, no bo w ciszy znajdziemy odpowiedź. Tak, być sobą, z duchem i wtedy, gdy ja nie czekam na odpowiedź od ducha, to duch może pracować. Bo tak to znowu mu nakazujemy, żeby on robił coś, co my chcemy. Na przykład jeszcze co robiłam właśnie nie myśląc, nie zadając sobie na przykład jakiegoś takiego zadania, tylko wychodząc do miasta, nie myślałam o ludziach, ale nastawiałam się, co czuję, przechodząc ulicą. I no niesamowita, właśnie tak jak powiedziałeś dzisiaj ten temat skóry naszej, ale to jest tak ważne, kiedy zmienia się czucie, przechodząc nawet koło pewnych grup, koło pewnych ludzi, wchodząc do sklepu, nie muszę myśleć, po prostu moje ciało czuje. To jest jedna strona medalu, zgoda, i to jest taka fajna strona medalu, bo my lubimy być ciągle w informacji i lubimy tą informację, ale... Może to nie jest informacja, bo zobacz, jeżeli... To jest oczywiście informacja. Jest informacja na pewno, ale zobacz, jaka niesamowita wtedy jest odczucie naszej tej częstotliwości, o której się mało mówi, jak my ją czujemy i wtedy właśnie możemy ją po prostu poczuć fizycznie. Zgoda, ale jeżeli pójdziemy dalej i pójdziemy w uświadomienie sobie, że my przychodzimy tu na ten świat właśnie, że będziemy pracować przez fizyczność, ale ta praca przez fizyczność, gdy nie pójdziemy dalej, tylko zostaniemy w niej, to powoduje potem coś, co się nazywa reinkarnacją. A to uzależnia nas od poprzednich intencji, które w poprzednim życiu były lub w poprzednich życiach. Tak, i tutaj też właśnie świadomość a propos tej reinkarnacji, tego co przeszłam, przeżyłam, jaki ma wpływ na obecne, doczesne moje życie i co mogę z tym zrobić, również świadomie mogę to rozwiązać i nie zabierać pewnych, nie ciągnąć tego dalej. O. No zgoda. Ale to wtedy znowu duch nie jest wolny. Bo jeżeli my przechodzimy jako duch, dusza, jaźń, nie będziemy na razie tego rozpatrywać. Tak, tak. Przechodzimy w sferę 3D, to przychodzimy z jakimś tam zadaniem i je wypełniamy. Ale już o tym wiedzieli nasi pradziadowie, dlatego że po 40, to jest, są rzeczy związane ze starą słowiańszczyzną. Po 40 każdy mógł zacząć ćwiczyć swoją własną wibrację i być z nią. Ciekawe, że do 40 nie wolno było tego robić, znaczy nie było, znaczy nie wolno, nie wiem. Tylko było to niewskazane. Dlatego, że dopiero po 40 łatwiej nam jest spojrzeć z pozycji bycia
i odczuwania swojej własnej wibracji, bo wcześniej jesteśmy cały czas napędzani przez, być może przez poprzednie życia, przez wszystko to, co ukształtowano nas w dzieciństwie i przez całą naszą młodość. A posteriorycznie... No, ale zobacz, na przykład, jeżeli teraz weźmiemy twojego dziadka i on sobie zakodował, miał pewne zewnętrzne kody i zobacz, z każdego pokolenia dostajemy jakiś kod. I jeżeli będziemy świadomi tego, że chcemy inaczej i świadomi siebie, co naprawdę nam służy, to nie będę kodowała na przykład od kiedy zaczynam być dojrzały albo nie. I czy wpływ przodków jest tak silny na mnie, że ja nie umiem inaczej? Wiesz to, nie. Ja nie będę berlał, bo tu poruszyłaś co najmniej 3 albo 4 tematy i nie wiem nawet, jak się za nie zabrać w tej chwili, żeby je krótko i zwięźle opowiedzieć. Ale spójrzmy na to jeszcze inaczej. Powiem tak, 20 lat temu, powiedzmy w latach 90. albo około 2000 roku, na pewno przed 2012 rokiem, pomimo moich wszystkich doświadczeń, które przeżywałem, o których opowiadam, nie umiałem w pełni ich docenić, rozróżnić i nie umiałem ich je sobie usystematyzować. Dopiero zacząłem je systematyzować i zbierać jakby jako w całość, dopiero myślę, że bliżej 2012 roku, czyli tego teoretycznego przejścia, to dla mnie było, być może dla innych inaczej, ale to ja opowiadam o sobie w tym momencie. Dokładnie. I wtedy zacząłem zauważać jedną bardzo ważną rzecz, że czego od nas Stwórca chce? Stwórca dał nam obojętnie, jakbyś nazwiemy, duszę, ducha, jaś, nieważne, i dał nam ciało. I dał nam tu możliwość tego życia. I my, jako ludzie, jako ludzkość, sobie to usystematyzowaliśmy i zrobiliśmy z tego taką systematykę, że nam jest teraz trudno z tego wyjść. Tak, no, zakodowaliśmy się na pewne programy, które sobie sami stworzyliśmy, tak, i narzuciliśmy. I myślę, że z powodu dzisiejszej audycji, w następnej audycji musimy pokazać, gdzie istnieje granica tych programów. Pięknie. No, to będzie trudne zadanie dla mnie i także pewnie dla słuchaczy i dla nas tu będzie, nie będzie łatwe. Bo ta granica jest i jest ona bardzo widoczna, ale tak nie zauważamy jej w codzienności. I ona się charakteryzuje, już dzisiaj możemy uchylić rąbka, byciem. Ale to bycie ma, jest konkretne i możemy to konkretnie zauważyć o tym byciu i o tej granicy. I wracając do naszych ciał i naszej świadomości i długowieczności. Ciało nasze zawiera pamięć, komórki nasze zawierają. Nazywa się to pamięcią komórkową. Tak. I żeby zmienić pamięć komórkową, to wiadomo, już to było wiele lat temu dla mnie i w jodze to mówiono, że to musi być więcej niż 20 minut. I teraz ja mówię o sobie. Nie udało mi się nigdy być z jednym tematem powyżej 20 minut. A wiem, że... jaki sukces masz? No, jakbym umiał być z tematem jednym więcej niż 20 minut, on by się rozwiązał. I nie dlatego, że ja chcę go rozwiązania. Tylko naturalnie by popłynął. Bo byłbym z całą moją własną energią i byłbym zarazem z energią Stwórcy. I z tym wszystkim, cośmy dostali od Niego. Dlatego, że 20 minut, gdybym umiał być z Nim i nie żądać od Stwórcy niczego, tylko z Nim być, rozwiązałby się ten temat lub rozwiązałyby się u mnie więcej tematów. To nie jest wcale takie proste. I myślę, że tym akcentem bycia... Tu i teraz i zawsze. Tak, i bycia... z energią naszych ciał, naszego ducha, duszy, a przede wszystkim bycia z tym pięknem, które dostaliśmy i z którym współpracujemy,
czyli ze Stwórcą. A co się odbija potem na naszym zdrowiu, na naszej możliwości życia, bo zaznaczam jedną rzecz, Stwórca nie dał nam reinkarnacji, to myśmy ją stworzyli. Wszystko stworzyliśmy. Stwórca dał nam ciało i życie, żebyśmy mogli tak długo pracować w tym ciele, ile chcemy. I Stwórca nam dał także to, że możemy z tego zrezygnować. Tak. I dlategośmy to zrezygnowali, stworzyli sobie reinkarnację, stworzyli sobie jeszcze parę różnych dziwnych rzeczy po drodze. No i jakby powiedzieć... Płody, które umilają życie. Tak, i tak jakby powiedzieć, i taplamy się w tym błotku i nam się wydaje, że to jest wszystko, co potrafimy. Nieprawda, potrafimy dużo więcej. Dziękuję. To się przez skórę. Dziękuję wam, słuchacze. I Zigi też dzięki. Dziękuję, Andrzejku. Dziękuję słuchaczom i tobie, Zigi. I czujmy siebie, bo naprawdę warto. Warto odczuwać siebie, warto po prostu być tu i teraz i żyć. I radować się chwilą. Dziękuję wszystkim, kochani, do miłego następnego. A Andrzeja poproszę o przygotowanie właśnie nam bardzo fajnego programu na następny raz i pociągnięcie tego tematu właśnie, co myślę, że słuchacze będą bardzo, bardzo zainteresowani. Dziękuję ci bardzo, Andrzeju. Dziękuję. Dziękuję.